dobry. Jeszcze kilka słów na temat granicy Zofii i Nowkowskiej. Chodzi o problem powielania. Powielania błędów naszych rodziców, naszych przodków. To jest nowatorstwo w wypadku tej powieści, bo przedtem nikt na to nie zwrócił uwagi, a teraz już oczywiście powszechnie wiemy, że dzieje się tak, że powielamy błędy naszych rodziców, chociaż bardzo tego nie chcemy. Ale Zofia Nowkowska tutaj była nowatorką i stworzyła postać Zenona Ziemkiewicza oraz Elżbiety Bieckiej. Oni oboje powielają błędy swoich rodziców. Zenon jako młodzieniec podrastający zauważył, że mama zbyt wiele wybacza swojemu mężowi, który ją wiecznie zdradza i wiecznie prosi o wybaczenie. I nie mógł tego znieść. I obiecał sobie, że on tego nigdy nie zrobi. No jak wiecie, sytuacja wyglądała inaczej i w pewnym momencie właśnie uświadomił sobie, że robi dokładnie to samo, co jego ojciec. Nie tylko zdradza żonę, ale jeszcze prosi o wybaczenie. Tak jakby ona była do tego zobowiązana. Elżbieta natomiast porzucona jest przez matkę, bo wiemy, że jej mama, pani Niewieska, bardzo zresztą urokliwa osoba i zadbana, jako matka się nie wykazała i postawiła dziecko. Ona była wychowywana przez Cecylię Kolichowską, czyli siostrę ojca, mówię o Elżbiecie. Matka jedynie pomagała, pomagała w taki sposób praktyczny, na przykład w zrobieniu kariery, pomogła Zenonowi Ziemkiewiczowi. Elżbieta później na samym końcu przecież też oddała dziecko swojej teściowej, także powieliła błąd. To tyle, dziękuję za uwagę, zapraszając na następne lekcje i łapka w górę, komu podobał się film. Do zobaczenia.